Ayurveda stawia tak naprawdę dopiero pierwsze kroki w Polsce, choć w Europie już jest od dłuższego czasu popularna. No a najbardziej popularna to jest oczywiście w Indiach, bo stamtąd się wywodzi eee, i ma przeogromną tradycję, bo kilku tysięcy, tysięcy lat, tak? Natomiast e, pytanie, jakie korzyści mamy dzięki ajurwedzie to jest tak bardzo szerokie, bo faktycznie musimy wejść najpierw w opowieść o tym, czym jest Ayurveda. Jest to. Filozofia życia. Ajur znaczy życie, weda znaczy wiedza. Jest to po prostu wiedza na temat życia, na temat tego, jak być zdrowym, jak być szczęśliwym, jak zachować nawet długowieczność. I dla nas pewnie, dla ludzi Zachodu, najważniejsze jest właśnie pytanie, jak radzić sobie z takimi codziennymi sytuacjami, jak radzić sobie z tym, żeby być zdrowym, żeby zachować i zdrowie, i urodę. I nie tylko stosując jakieś medyczne na to odpowiedzi, bo jest to medycyna, ajurweda jest medycyną, Ayurveda jest medycyną naturalną, ale też jakie inne um, techniki, metody, co robić, żeby po prostu siebie wspomóc w życiu. Um, w centrum Centrum Ajurwedy w Polsce, które jest pierwszym centrum e, ajurwedy w 2002 roku otwarte, prowadzimy zabiegi ajurwedyjskie takie ograniczone, ponieważ e, cały proces oczyszczania, rewitalizacji organizmu tak naprawdę najlepiej przeprowadzić w Indiach. Czyli wszystko co się odbywa w Europie, co nazywamy ajurwedą, co nazywamy procesem e, ajurwedyjskim pełnym, nie jest dokładnie możliwe, żeby przeprowadzić. Bo nie jesteśmy w stanie w pełni um, procesu oczyszczania, rewitalizacji przy użyciu technik, przy użyciu żół, przy, przy użyciu całej metodologii hinduskiej zastosować w Europie. Um, nie będę pewno się nad tym tutaj rozwodzić, bo to jest faktycznie większa filozofia, szersza filozofia, czemu nie jesteśmy w Polsce e, praktykować ajurwedy ale powiem, że po prostu najlepiej pojechać do samego źródła. I jeżeli korzystać z zabiegów ajurwedyjskich, jeżeli korzystać z filozofii, albo przynajmniej się w niej rozpoznać, nauczyć, poczuć, to pojechać do Indii, gdyż to jest miejsce, w którym, z którego ajurweda się wywodzi. Jest to źródło, źródło po prostu ajurwedy, więc najlepiej w Indiach. Nawet nie powiem, że to jest mój wybór taki świadomy, żeby to była ajurweda w, w Karali właśnie, ale od 2000 roku e, zaczęłam wyjazdy do Indii na Pier- Najpierw było to moje własne indywidualne doświadczenie. Zupełnie spontaniczny wyjazd, zupełnie tak zwana przypadkowa panczakarma. Z której korzystałam przez dwa miesiące i szczerze mówiąc, zmieniła ono totalnie moje życie. Um, nie tylko z tego względu, że spotkałam się po raz pierwszy bardzo głęboko z naukami wedyjskimi, z medytacją, z jogą, e, z, ze zdrowym stylem odżywania wedle właśnie EURWEDY, ale mm, może nie przede wszystkim, ale też na pewno dlatego, że przeszłam przez procesy e, panczakarmy, Panczakarma to jest, to jest w Ajurwedzie proces oczyszczania, bardzo głęboki proces rewitalizacji organizmu. I te procesy trwały 52 dni. 52 dni moje ciało zostało dopieszczane olejami, kąpane w ziołowych różnych wywarach, tonikach, miałam podawaną dietę ajurwedyjską, wegetariańską, dopasowaną do mojej kondycji obecnej ciała, do mojej konstytucji psychofizycznej, a i te wszystkie rytuały, nazywam je po prostu rytuałami ajurwedyjskimi, jak też sam pobyt z sobą, takie zagłębienie się w to, co się we mnie dzieje, w tą całą transformację, przez którą przechodziłam, spowodowało, że ten pierwszy pobyt, to pierwsze doświadczenie nie stało się moim ostatnim. W 2000 roku zasmakowałam ajurwedy i do tej pory, czy już, to już jest 16 lat, praktycznie jestem na tej ścieżce. I jakby w, gdzieś z tego miejsca powstał nie tyle pomysł, co powiedziałabym przyszło takie wyzwanie, żeby wybudować ośrodek ajurwedyjski w Indiach. W Kerali właśnie. Dlaczego w Kerali. Pierwsza rzecz to może dlatego, że jest to najbardziej takie turystyczne, naj, najłagodniejsze miejsce w Indiach, bo jak wiemy, Indie są dosyć ciężkie dla wielu osób turystycznie, nie są łatwe. Natomiast Kerala jest jedynym rejonem w Indiach, na samym południu Indii, który jest turystycznie łatwy. W miarę. Jest to miejsce tropikalne. Więc, też zapraszające zielenią, bogatą soczystością owoców, yy, posiłków, właściwie do wszelkich doznań smakowych, zapachowych, zapraszającą po prostu na relaks. Czyli jest to bardzo dogodne miejsce na Jurvedę, bo przecież mamy się relaksować, mamy się oczyszczać, ale w radości, w relaksie, yy, w takiej delikatności. Stąd też jest Kerala. A inna rzecz to jest to po prostu tak zwane przeze mnie prowadzenie odgórne. Tak się stało, że um, została tam um, podana mi ziemia, którą mogłam wykorzystać pod budowę ośrodka ajurwedyjskiego. I tak właśnie w 2002 roku otworzyłam ośrodek ajurwedyjski w Kerali, który się nazywa Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat. I od tego czasu zapraszamy gości nie tylko z Polski, ale właściwie z całego świata na zabiegi ajurwedyjskie. Mam nadzieję, że dzień na panczakarmie wygląda bardzo relaksująco, bardzo zmysłowo a, i dokładnie tak, jak każdy chciałby przeżyć dzień. <laughs> Zaczynamy od... Y jogi porannej o godzinie 6-6.30 od medytacji, czyli bardzo delikatnie wchodzimy dzień wraz ze wschodem słońca, ze śpiewem ptaków. Um, oczywiście mamy przepiękne ajurbedyjskie śniadanie, a tuż po tym zabiegi. No i na każdego czeka akurat dokładnie to, co jest mu niezbędne. Czyli lekarz wcześniej, pierwszego dnia po przyjeździe na panczakarmę ustala, Podczas konsultacji jurwetyjskiej z nami, co się dzieje w naszym organizmie. Jaka jest kondycja zdrowa, zdrowotna, psychiczna, fizyczna danej osoby, co jest mu skazane, z czego nie powinien korzystać, co powinien jeść, po prostu co będzie czekało go przez te najbliższe 2, 3, 4, 5 tygodni, bo na bardzo różny czas przyjeżdżają do nas. Goście, żeby tak naprawdę odpocząć, zrewitalizować swój organizm, doprowadzić do pełni sił witalnych. Także zabiegi trwają mniej więcej 2-3 godziny. To też jest, nie mogę powiedzieć standardowo, że każdy ma dokładnie taki sam przepis na zdrowie, ale mniej więcej tyle to trwa. Po czym jest oczywiście pora lunchowa, no i. Po południu dzieją się różne cuda, bo w zależności od tego, czy są jakieś warsztaty, a często prowadzimy warsztaty takie, ja to nazywam podróż w głąb siebie, albo też podróż do źródła mocy, różnie, to wtedy wchodzimy w przepiękne procesy właśnie odkrywania tej wewnętrznej mocy w, w sobie. Jeśli natomiast jesteśmy tylko, nie tylko, a może aż, ale poddawani, zabiegom ajurwedyjskim, to po południu czeka nas albo relaks, zupełnie taki, na jaki byśmy chcielimy e, się otworzyć, czyli może być to spacer po plaży, może być to zwiedzanie świątyń, może być to zwiedzanie czegokolwiek, co jest w okolicy, czyli na przykład wiosek rybackich, może być to leżenie na hamaku z książką, albo i bez, albo kąpiel w basenie. Nie w morzu, to jest dosyć istotne, ponieważ ajurweda zabrania nam kąpieli morskich jako że wszystkie zabiegi mają za zadanie otwierać pory na skórze, żeby przedostawały się dobroczynne oleje, które zawierają całe mnóstwo ziół i one mają się przedostawać do organizmu, a woda słona ma do siebie to, że te pory nam zamyka, więc każda kąpiel morska zamyka pory i cała praca z każdym dniem na nowo jakby zaczynała się od początku, dlatego też... Kąpiel morska nie jest skazana, chociaż jesteśmy nad samym Oceanem Indyjskim i jest to mocno kuszące. <grym> Wieczorem są albo świątynne, znowu wyprawy, tylko takie już na bardziej mrze wieczorne, albo medytacje wieczorne, albo wspólne śpiewanie mantr. Właściwie jest cała paleta różnych doznań, z których można korzystać, i to są tak indywidualne też doznania, że Eee, trudno pewno zagłębić się dokładnie w odpowiedź, co się robi w ciągu ajurwedy, w ciągu dnia na ajurwedzie. Oprócz takich standardowych właśnie rzeczy, o których wspomniałam.